Audio Jungle. Od kilkunastu lat pracuję w finansach i nie było dnia, kiedy bym się nudził. Załóżmy, że pieniądze to lizaki. Możemy tego lizaka zjeść, czyli można wydać od razu pieniądze. Można tego lizaka zostawić sobie na później, czyli oszczędzić go. Lub też tego lizaka wymienić na coś innego, na przykład na inne słodycze, cukierki, gumę i pomnożyć tym samym swój portfel słodyczy. Więc tak pokrótce bym powiedziała dziecku, co to są finanse. Najbardziej jaskrawy przykład to paliwo na stacjach benzynowych, na które szczególnie mają wpływ ceny ropy notowane na giełdach. Kiedyś klient przychodził do banku, zakładał lokatę, wychodził z tego banku, zachowywał pewnego rodzaju anonimowość. Często spotykam się z takim myśleniem, że finanse i rachunkowość to ludzie, którzy piszą coś w grubych księgach, którzy przesuwają kubki pieniędzy. W tym momencie już od dawna tak nie jest. Siedzimy przy swoich laptopach i mamy bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na rynku. Największym mitem jest to, że po finansach i rachunkowości nie można znaleźć pracy. To dlaczego ja mam dwie? Banki, instytucje finansowe są jednym z większych pracodawców w kraju i na świecie i myślę, że na przestrzeni następnej dekady nic się w tym zakresie nie zmieni. Student na pewno powinien lubić pracę na liczbach. Specjalność rachunkowość to ludzie na pewno skrupulatni i dokładni, ale w przypadku inwestycji finansowych to ludzie bardzo kreatywni, szybko podejmujący decyzje. Muszę powiedzieć, że jako maturzystka borykałam się z taki kierunek studiów wybrać. Odpowiedziałem sobie na to pytanie dość szybko. Zobacz, jak żyją ludzie, zobacz, kto czym się zajmuje, jaki styl życia prowadzą. Pracując dla dużych koncernów, mamy możliwość wyjazdów międzynarodowych, wyjazdów do innych miast, czyli tak zwanej relokacji. Ludzie pytają mnie o emocje, które towarzyszą mi, gdy gram na giełdzie. To wiąże się czasem z sekundami, z minutami nawet. Mówimy o adrenalinie, czasami również o hazardzie, o spekulacji na tych rynkach. To może być interesujące, ale żeby te inwestycje kończyły się zyskiem, to muszą być poparte wiedzą. Kiedy pracowałem na stanowisku dyrektora oddziału banku, za każdym razem, kiedy trafiało do mnie CV i widziałem, że jest tam wyższa szkoła bankowa, po prostu wiedziałem, jaka jakość wiedzy stoi za tym CV. Na naszych zajęciach można spotkać praktyków życia gospodarczego, osoby, które na co dzień zajmują się finansami, rachunkowością. Jestem w stanie wyłapać to, co jest mi najbardziej potrzebne, wiedzę praktyczną. Potrafię to momentalnie przełożyć na swoje działanie zawodowe. Zapewne wynika to z tego, że wiem po prostu, czego chcę.